wujcie, gratulacje, ponieważ sesja absolutaryjna już za panem, wotum zaufania otrzymał pan, więc chyba wszystko w porządku, tak? No tak sądzę, skoro otrzymałem wotum zaufania i absolutorium zostało przejęte, radni jednogłośnie wypowiedzieli się za pozytywną oceną i raportu gminy, i sprawozdania finansowego. W związku z tym wszystko wydaje się, że przebiega u nas w porządku. Podobnie zresztą Regionalna Izba Obrachunkowa. Drugie absolutorium, prawda? Drugie, ale tak naprawdę pierwsze, ponieważ w 2018 roku rozpocząłem urzędowanie w marcu po okresie zarządów komisarycznych w gminie Nadarzyn, a realizowałem budżet, który był jeszcze uchwalany na koniec 2017 roku za rządów w gminie świętej pamięci wójta Janusza Grzyba. Także to był taki czas, kiedy właściwie realizowało się zadania, które tak na dobrą sprawę nie do końca przygotowywał urząd kierowany przeze mnie. Natomiast to absolutorium za rok 2019 to już jest jak gdyby nasza twórcza zespołowa praca. Właśnie, a co wójt musi zrobić, żeby dostać to absolutorium? Bo przecież zdarzają się gminy, miasta, gdzie no, wójtowie, prezydenci nie otrzymują tego absolutorium. No tak, zdarzają się takie sytuacje. Na pewno jest to bardzo trudna sprawa dla włodarzy takich miast czy gmin. Natomiast no, co musi zrobić? Przede wszystkim musi być dobra współpraca z radą, duże zrozumienie, wyznaczenie sobie wspólnych celów i realizacja tych celów. I to nam się udało tutaj w Nadarzynie zrobić. Zawsze bardzo dużo rozmawiamy. Radni, sołtysi mają zawsze otwarte drzwi, mogą w każdej chwili, o każdej porze dnia przyjść do urzędu, porozmawiać o problemach. Rozwiązujemy te problemy praktycznie na co dzień, w każdej chwili. I to jest bardzo dobre, ponieważ no, urzędnicy czy wójt no, nie jest w stanie ogarnąć całości. To jest, jakby nie patrzeć, duża gmina, tych problemów jest bardzo dużo. Czyli musi być drużyna. Tak, dokładnie. No, cała sztuka polegała na tym, żeby stworzyć drużynę i tę drużynę mamy i ona naprawdę gra dobrze. Zapytam o te inwestycje. Jak przebiegają i które chciałby pan podkreślić tutaj, żeby słuchacze dowiedzieli się i usłyszeli o nich, które są najważniejsze w tym czasie realizowane? Znaczy, najprawdopodobniej dla mieszkańców najważniejsze są te, które niestety tworzą dla nich pewien problem, zwłaszcza problem komunikacyjny. I mówię tutaj o budowie kanalizacji i ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Grodziskiej w Starej Wsi. Niestety na te utrudnienia musimy być przygotowani przez dłuższy czas, bo w tym momencie kończy się na tym odcinku, który jest w trakcie realizacji, budowa kanalizacji, a zaraz po kanalizacji rozpocznie się budowa ścieżki rowerowej do ulicy Poziomkowej od ulicy Rumiankowej. Natomiast kanalizacja przejdzie na drugą stronę i wejdzie w ciąg jezdny ulicy Grodziskiej, więc będziemy mieli od Rumiankowej do końca gminy tylko jeden pas. I to na pewno są duże utrudnienia. Na szczęście kończy się powoli, na moje szczęście, bo to jest inwestycja, która przysporzyła mi dużo siwych włosów jeszcze, no za dużo ich nie mam, ale te, które są, to na pewno posiwiały. To jest budowa ścieżki rowerowej od Młochowa do Przypek. 15 sierpnia powinna się ta inwestycja zakończyć, przynajmniej mają takie terminy i będziemy robili wszystko, żeby się tak stało. Natomiast z dobrych wiadomości dla mieszkańców jest tak, że niedługo rozpocznie się przebudowa ronda AK w Nadarzynie. Będą problemy, ale to rondo wymaga liftingu i to mamy już uzgodnienia z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich. Wydarzy się niebawem. No i prawdopodobnie jeszcze w tym roku czeka nas budowa ronda u zbiegu drogi na Krakowiany i na Parole, czyli tu przy kościele to niebezpieczne skrzyżowanie na ulicy Platanowej wraz z przebudową ulicy Platanowej. Inwestycja powiatowa, do której dołożyliśmy 500 000 zł, ale która się powinna w tym roku wydarzyć, czyli rozpocząć i zakończyć. Czyli tam będą też objazdy? No tam ciężko jest objechać, ale jakoś sobie pod ruchem będą musieli wykonawcy poradzić. Czyli trzeba będzie trochę pocierpieć, żeby było tak, dobrze. Ale potem będzie dobrze. Na koniec, panie wójcie, miej serce i patrzaj w serce, tak pan napisał u siebie na fanpage'u. Te serca, które stanęły w Nadarzynie, to serca, które mają pomagać, ale też rozwiązują jakieś problemy. No na pewno, przede wszystkim ludzkie mam nadzieję problemy, bo są ludzie, którzy potrzebują naszej pomocy i dzisiaj, znaczy ja powiem tak,
zarówno serce, jak i niebawem paczkomat w Ruscu, to są pomysły mieszkańców, którzy się do mnie z tymi pomysłami zgłaszają. I to są naprawdę dobre pomysły i w miarę możliwości staramy się je realizować. Udało nam się te dwa serca załatwić. Chcemy, żeby były mobilne. To znaczy, że dzisiaj stoją w tym miejscu, zbieramy pod konkretne tylko osoby. Tylko na nakrętki. Tak. Żadne żywność, żeby nic tam nie wrzucać. Ani pieniędzy, ani żywności, czy nie wiem, ubrań. To są serca na nakrętki, czyli wkręcamy się w temat pomagania innym. Mamy dwójkę młodych ludzi, którzy potrzebują pomocy naszych mieszkańców i te nakrętki będą przeznaczone akurat na te dwie konkretne osoby. My wiemy, kto to jest i na pewno przekażemy. Mam nadzieję, że zebrane w ten sposób nakrętki potem przełożą się na pieniądze, które będą im pomagały na konkretne cele. I te serca będą stały po to, żebyśmy my mieli możliwość chociażby w ten skromny sposób pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują i będziemy takim mieszkańcom w gminie Nadarzyn chociażby w ten sposób pomagać. Bardzo fajna inicjatywa, serca są ładne, mnóstwo ludzi się zgłasza, pyta się, gdzie to załatwiliśmy. Od razu mówię, że ja tego nie załatwiałem, mamy referat organizacyjny, poradzili sobie świetnie, w miarę szybko. Tak, można ich podpytać, dzwońcie do referatu organizacyjnego, pan Arek, pani Monika wam powiedzą.